spotkaliśmy się tutaj, ponieważ pan wojewoda miał dobre wiadomości dla samorządowców, ale rano napłynęły bardzo złe wiadomości dla Starostwa Powiatowego, ponieważ Wojewódzki Konserwator Zabytków, który podlega panu wojewodzie, wstrzymał remont, naszą odbudowę mostu Tczewskiego. Czy pan skomentuje, czy jest szansa na zmianę tej decyzji? W zakresie decyzji merytorycznych to nie jest ode mnie zależne, jakie są decyzje konserwatora zabytków, natomiast ja uważam, że nie jest to wstrzymanie remontu, jest to po prostu decyzja, która ma zachować elementy tego mostu dla przyszłych pokoleń, bo zutylizowanie ich, nieładnie mówiąc, czy wyzłomowanie, no byłoby wielką stratą. I ta decyzja dotyczy tego ważnego elementu remontu, który wiąże się z tym, że te przęsła, które są demontowane, nie trafią na złom. To nie oznacza, że most nie będzie remontowany. Wręcz przeciwnie, jest pełna wola, żeby powiat uzyskał wsparcie również rządowe w tym zakresie, bo wiemy, że koszty remontu są olbrzymie, że są przekraczające możliwości powiatu. Zresztą zawsze tak było. W tej chwili trzeba znaleźć rozwiązanie na finansowanie dalsze, a decyzja dotycząca zachowania tych elementów i nie wyzłomowania ich wydaje się tutaj być uzasadniona i potrzebna, dlatego żebyśmy nie stracili na zawsze możliwości eksponowania tego, co jest meritum zabytków zawsze, czyli tych oryginalnych elementów, tej oryginalnej konstrukcji, która może ze względów technicznych czasami w zależności od przypadków nie jest już możliwa do rekonstrukcji, ale w możliwościach takich, żeby je eksponować, na pewno znajdą się takie możliwości i trzeba szukać rozwiązania tak, żebyśmy mogli te elementy ocalić, a nie wyzłomować. Panie wojewodo, prawdopodobnie ta decyzja będzie mogła łączyć się z olbrzymimi karami, które na swoje barki będzie musiał wziąć właściciel, czyli starostwo powiatowe w Tczewie. Karę dla firmy, która wygrała przetarg na zezłomowanie, kary związane z przestojem dotychczasowego wykonawcy, bo trzeba będzie prawie całkowicie zmienić pewnie technologię, czy to jest jakoś skalkulowane. Kto, no pytając wprost, kto za to zapłaci? Ja teraz nie będę się wypowiadał, nie znam zapisów umów, nie znam szczegółów związanych w tej chwili z realizacją tego remontu i jakie są konsekwencje wynikające z umów. Przywrócić mieszkańcom. Przywrócić mieszkańcom do oryginalnym kształcie. Do używania, do maksymalnie oryginalnym kształcie, tak? Bo wiadomo, że jeżeli to ma być konstrukcja zabytkowa, ale z drugiej strony użytkowa, to są jakieś pewnie elementy techniczne, które będą musiały być zmodyfikowane. Tego na ten temat nie chcę. Piękna ekspozycja przypominająca o tym, co się tu ważnego działo. Dokładnie tak, ale rzeczywiście jest tak, że trzeba znaleźć sposób na wsparcie przez budżet państwa tej inwestycji, bo tak trudno nawet przewidzieć, kiedy ona zostanie ukończona. A chodzi nam przecież wszystkim o to, żeby znaleźć rozwiązanie, które będzie w realnej perspektywie przywracało most dla wszystkich mieszkańców Tczewa, ale pamiętajmy, że to też jest jakiś element atrakcyjności miasta, element, który będzie przyciągał turystów, którzy tu przyjadą albo którzy będą przejeżdżać, będą się tu zatrzymywać. To jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj dla mieszkańców jest to też taki społecznie ważny element, bo wiele lat ten most nie miał jakiejś jasnej perspektywy. W tej chwili jest czas, żeby znaleźć rozwiązanie takie właśnie w formie może ustawy czy przepisów, które dadzą możliwość sfinansowania w większym stopniu tej inwestycji z budżetu państwa lub jakiejś innej formuły. To jest pewnie do rozmowy konkretnie z starostwem powiatowym, które ma w dyspozycji w tej chwili tą nieruchomość, które starostwo zostało obciążone takim zadaniem, które przerasta możliwość
sprawiedliwości. I to jest błąd sprzed wielu lat. Wiemy, że w momencie, kiedy do nas przychodził na własność starostwa, pewnie nikt nie zastanawiał się nad tym, że trzeba będzie go wyremontować, że trzeba będzie go utrzymać, że jest to zabytek, co też znacznie podraża koszty inwestycji, bo gdyby to nie był most zabytkowy, to rzeczywiście można byłoby elementy zbędne zdemontować i wyzłomować. A tutaj właśnie dlatego, że jest to zabytek, właśnie dlatego, że on jest dla ludzi tutaj, dla mieszkańców ważny. Stąd ja uważam, że ta decyzja jest słuszna, dlatego że ona ocala. Gdyby tej decyzji nie było i to zostało wyzłomowane, no to nie dałoby się już tego w żaden sposób odtworzyć. Jeżeli to się wiąże z dodatkowymi kosztami, to oczywiście trzeba nad tym pracować, jak to sfinansować. W tej chwili ja nie wiem, czy to się wiąże z dodatkowymi kosztami. Wiem, że na pewno warto jest zatrzymać to na tym etapie, żeby nie uległy zniszczeniu, nie takiemu już bezpowrotnemu, te elementy, które dla nas są cenne nie tylko dla naszej kultury, dla naszych zabytków, ale też w naszych umysłach, w naszych sercach, to ten most żyje i warto by było, żeby te elementy ocalały i temu ma służyć decyzja konserwatora. Takie jest moje przekonanie. A jak pan ocenia działania społeczników? Czy jest pan z nami, mówiąc o tej walce o to, żeby ten most był tak piękny, jak przed wybuchem II wojny światowej? To pytanie jest o tyle dziwne, że zakłada taką możliwość, że można nie żyć w tym przekonaniu, żeby ten most odtworzyć. To nie jest pytanie czy, tylko jak szybko, tak? Jak szybko nam to się uda. Ja też deklaruję pełne wsparcie dla inicjatyw społecznych, które wiążą się z tym, żeby przekonywać do tego, żeby szukać źródła finansowania. Gdyby budżet państwa miał nieograniczone możliwości finansowe, to już zapewne ten most byłby wyremontowany. Wiemy, że jest mnóstwo potrzeb, że realizujemy krok po kroku inwestycje infrastrukturalne, że one są bardzo drogie, ale nie wolno nam zapomnieć o takich inwestycjach, które może nie są tak praktyczne, jak dzisiaj chociażby podpisywane drogi, które za chwilę będą oddane mieszkańcom do użytku, ale to jest naprawdę ważne. Tak? Ta decyzja konserwatora, ja ją interpretuję w ten sposób, że musimy zadbać o to, żeby nie utracić przy tym remoncie, przy tym właśnie w tej chwili braku zabezpieczenia w 100% na sfinansowanie tej inwestycji, żeby nie utracić tych elementów, które są ważne, bo później tego już nie odtworzymy. Natomiast oczywiście sposób na to, żeby nie zastanawiać się czy, bo mam wrażenie, że te decyzje, to one zapadły, tylko one w tej chwili napotykają na tą barierę finansową, że te koszty rosną, jakby nie patrzeć, też pamiętam sprzed kilku lat dyskusję, to mówiliśmy o innych kwotach. W tej chwili te koszty wyraźnie wzrosły, więc trzeba znajdować dalej finansowanie i wiemy na pewno, że mimo dobrej woli powiatu nie będzie w stanie z własnego budżetu tego sfinansować, więc nie ma innego wyjścia. Trzeba zabiegać o to, żeby znaleźć wsparcie z budżetu państwa dla tej inwestycji w takim wymiarze, który pozwoli w realnej perspektywie oddać ten zabytek do użytku mieszkańcom, turystom, tak żeby on był w pełnej krasie. Do tego to jest na pewno cel wszechmiar godny poparcia, wsparcia wszystkich i nie wyobraż sobie, żeby to się nie udało. Czy to będzie takim sposobem, jak tam jest trochę też inna sytuacja, tak? Jest muzeum II wojny światowej, ma oddział Westerplatte. I byłby oddział w Tczewie z funkcją mostową. Przy Czułkach piękna ekspozycja przypominająca o tym, że to tu właśnie padło pierwsze słowo. No to ja rozumiem, że tak chodzi o to, żeby włączyć to, ten obiekt, tak jak, nie wiem, jak... Składnice właśnie na Westerplatte. Składnice jak zamki na przykład są... Zamek w Sztumie. W Sztumie, który wszedł w zarządzanie zamku Balborskiego, tak? Z nowego, bo kiedyś tak było. No właśnie. Także mogły być w Wieżyczkach i w tych portalach wiosłowych. A jest piękna historia do przypomnienia i co ważne. No, minister Sewin mówił o tym, że chce teraz przypominać o jakby takiej godnej, patriotycznej wersji historii. To się doskonale wpisuje, bo to tu
była jedna z nielicznych, pierwsze bomby, to była jedna z nielicznych bitew kampanii wrześniowej, która została wygrana przez Polaków. No właśnie, mnie się bo Polacy wysadzili ten to hasło bardziej kojarzy z historią niż jakby teraz z praktycznym rozwiązaniem kwestii finansowania. I to się kojarzy, bo to jakby nie chodzi o to, że teraz tam taka ustawa była, to teraz to skopiujemy, tylko to jest związanie jak gdyby podejście do Muzeum II Wojny Światowej w wersji takiej rozszerzającej, tak, że skoro ona jest w Gdańsku i ten obiekt jest historycznie związany z II wojną światową, to dlaczego Muzeum II wojny światowej nie może również, nie tylko mostów w Trzewie, ale takich oddziałów mieć kilka na Pomorzu, tak? A to się pięknie wiąże, bo jeszcze Polsce, jest Szymankowo, tak, i to wszystko można tutaj eksponować. I pewnie jest to rozmowa z dyrektorem muzeum na początku, a później jako prowadzący minister. Bo tutaj o tyle jest dobrze, że to wydaje się realne, tak? Że my nie wymyślacie przecież jakiegoś pomysłu, który jest abstrakcyjny. To panie wojewodo, takiego mostu, już nie mówię nawet o II wojnie światowej, takiego mostu nie ma nigdzie w Polsce, mało tego, nie ma nigdzie na świecie. Jeśli będzie odbudowany w swoim oryginalnym kształcie, bo jeśli będziemy teraz utrzymywać tego potworka, czyli to, co zostało zrobione to mamy. To i tak całe szczęście, że to nie wszystko zostało zmienione, bo teraz to może rzeczywiście byłoby trudno otworzyć, gdyby tam wszystkie elementy, tam część tylko. Środek jest oryginalny. No właśnie. I te przyczółki, tak, tam po prostu.